Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Wojciech Sauga, szef Śląskich Struktur Platformy, poseł Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem dziś rano. Dzień dobry raz jeszcze. Toście się wczoraj zasiedzieli w tym sejmiku? No trochę było, obrady prawie do pierwszej w nocy. To więcej przerw zdaje się niż obrad. Zawsze, gdy są emocje, to te obrady są zaburzone. No, władza wymykała się wczoraj PiS-owi z gron, wymknęła się z rąk, no i nie chcieli tej władzy oddać. To sama się nie wymknęła. To też tak pokazuje, że PiS tak łatwo tej władzy nie oddaje. 6 godzin przerw, jakiś narad, no ale już nie mieli wyjścia. 4 ludzi odeszło z klubu Prawa i Sprawiedliwości, w tym główna postać, pan marszałek województwa, który jednocześnie był szefem PiS-u na okręg katowicki, więc ważna postać w Prawie i Sprawiedliwości. No coś tam iskrzyło na tyle. Pan marszałek wczoraj mówił, że już ten zarząd województwa nie pracował. No i doszedł do wniosku, że porzuca Prawo i Sprawiedliwość. Przechodzi na inne pozycje. Co ciekawe, to było po tej wizycie Jarosława Kaczyńskiego. 2 dni Jarosław Kaczyński jeździł po województwie, opowiadał dowcipy. No jak widać, już nie zapanował nad partią. No to prawda, tylko według pana to nie jest taki sam numer jak Kałuża 2.0? Inny moment, inny czas, tak? Ale mechanizm identyczny. Marszałek Chełstowski pozostał marszałkiem, zaproponował współpracę i my na tą współpracę no, przystaliśmy, tak? Jesteśmy na początku drogi, został wybrany przewodniczący Sejmiku z Koalicji Obywatelskiej. Powołany został nowy zarząd, no i jakby zaczynamy rozmowę. A czy przywołać to można do Kałuży? Moim zdaniem absolutnie nie. Nie ten czas, nie to miejsce i pan marszałek niczym nie handlował, tak? Tu na razie, nie było w ogóle żadnego handlu. Słucham dziś pana Trzaskowskiego w Radiu Zet i on mówi, negocjacje trwały od całych miesięcy. Tak było? No, kto negocjował? Bo rozumiem, że pan Trzaskowski to trochę inne środowisko polityczne być może niż pan. To, że PiS pękał, to już tak wiedzieliśmy od kilku miesięcy i te rozmowy trwały na różnych szczeblach. Dobrze, że pan marszałek Chełstowski znalazł jakąś formułę współpracy, tak, z samorządem, ale też taką formułę, która dla Koalicji Obywatelskiej no jest przyjazna, bo no, w tym wszystkim chodzi o samorząd, to samorząd województwa, no i na tej linii dla dobra mieszkańców chcemy współpracować. A kto jest ojcem sukcesu? Bo widziałem wczoraj posłów Koalicji Obywatelskiej, co najmniej kilkoro w sali sejmiku, ale pan marszałek obnosił się z plakietką Stowarzyszenia Tak dla Polski. PiS stracił większość, tak? PiS stracił władzę w województwie. Jest nowa większość oparta w wielkiej mierze o radnych Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj bez Koalicji Obywatelskiej nie da się tej większości zbudować. A tak jak mówię, pan marszałek Chełstowski znalazł formułę. Dobrze, że ta formuła została jakby wypracowana, stworzona. Samorządowcy skupieni wokół ruchu Tak dla Polski. W dużej mierze to są członkowie Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. A jak wyście wypracowali to porozumienie? Bo ja pamiętam, wielu z nas pamięta, że relacje między akurat panem i panem Kęcińskim ostatnio nie były najlepsze politycznie. No to nie chodzi o jakieś relacje między dwoma ludźmi, to chodzi o... Gdzieś tam są ludzie, panie marszałku, na końcu. Tak, ale tu chodzi o sprawne zarządzanie województwem. Ja to rozumiem tak, jeżeli zarząd województwa dotychczasowy nie był w stanie już wypracować żadnych konstruktywnych decyzji, nie mógł, to chociażby budżet, tak, jest do uchwalenia i z tego co słyszę, pan marszałek nie mógł w ramach tego zarządu dojść do składu i ładu, no, musiała się wyłonić nowa większość, a że wokół tej większości wielu ludzi jakby jest, no to bo oprócz nas przecież jest SLD, jest PSL, no i ten nowy twór, gdzie tych 4 radnych z Prawa i Sprawiedliwości odeszło. No SLD tak jest, to tak jest i nie jest. Co prawda czwarty wakat się stworzył jeszcze wczoraj, bo pani Białowąs też zrezygnowała z uczestnictwa w pracach zarządu, no ale ten fotel jest nieobsadzony. On będzie przynależał lewicy? Wszystko zaczyna się od nowa, tak? Wczoraj jakby stworzyła się nowa większość, no i zaczynamy tą współpracę. Dzisiaj już będą pewnie pierwsze rozmowy w ramach nowego zarządu, no i tak dalej, i tak dalej. Potrzebne będą nowe kroki. Absolutnie trzeba będzie w ramach tej koalicji, która
ewentualnie powstanie, tak? Czy w ramach tych, co wczoraj głosowali jednogłośnie za chociażby powołaniem nowego przewodniczącego i członków zarządu, trzeba będzie wypracować kompromis i jakieś nowe relacje i to wszystko przed nami. Ale to tak jest pańskim zdaniem, że to powinien być fotel, który będzie się przynależał lewicy? Na pewno komuś z koalicjantów, tak? Z tych mniejszych trzeba to docenić. Wszyscy są potrzebni, wszyscy są ważni i taki gest w kierunku tych mniejszych koalicjantów, którzy mają jednego czy dwóch radnych, też byłby potrzebny. Pan wierzy w taką szczerość tego uzasadnienia, które pan marszałek wczoraj wygłosił, mówiąc o tym, że ma dosyć antyunijnej polityki PiS-u i polityki antysamorządowej? Wierzę. Rozmawiałem z panem marszałkiem prywatnie, podał mi bardzo podobne argumenty. No dobra, ale wtedy, kiedy władza centralna zabierała samorządom udział w podatkach, to nie była antyrządowa, antysamorządowa polityka? Wtedy nie przeszkadzało? Być może jeszcze wtedy nie miał tej odwagi. Ja nie chcę się za niego wypowiadać. Nie miał odwagi, żeby to powiedzieć. Natomiast w rozmowach powiedział, że ma dość tego dyktatu z Warszawy, tego, że ktoś nim stara się sterować, że szef województwa tak naprawdę jest podwładnym kogoś, kto chce o tym decydować. Ja takie intencje rozumiem. Plus to, jeżeli samorząd województwa to dzisiaj miejsce, gdzie powinno się rozdawać wielkie unijne pieniądze, więc nie można być jednocześnie tym, którzy tymi unijnymi pieniędzmi zawiaduje, a jednocześnie być przeciw tym pieniądzom i przeciw Unii Europejskiej, więc absolutnie rozumiem ten kontrast, który mógł zrodzić się w myślach, w głowie pana marszałka. Pan to już pewnie też wie, radni wojewódzcy PiS-u zamierzają złożyć wniosek o odwołanie pana Chełstowskiego. Zagłosujcie za? Nie, wie pan, dzisiaj powstaje nowy układ. Raczej rozmawiamy o tym, co przed nami, co możemy razem. No dobra, ale będzie taki wniosek, odwołujemy Chełstowskiego, co zrobicie? No dzisiaj absolutnie nie ma dzisiaj podstaw, tak? Ja rozumiem działania PiS-u, że wymknął im się marszałek spod kontroli, że ludzie odeszli i para PiS chęcią zemsty, natomiast nie tędy droga. Dzisiaj jeszcze półtora roku tej kadencji samorządu, dzisiaj budżet województwa, dzisiaj problemy, przed jakimi stoi województwo, służba zdrowia, pieniądze na drogi, na transport. Samorządy bardzo ucierpiały na tym, na polityce PiS-u. Te budżety samorządów są, jak wiemy, coraz gorsze. PiS robił wszystko, żeby te samorządy zwalczać. Musimy ten trend odwrócić, ale przede wszystkim musimy poważnie usiąść nad tym, jak sprawnie ma funkcjonować województwo, i tak widzę te nasze najbliższe rozmowy i to nasze wspólne działanie. No i co? Teraz, kiedy Chełstowskiego Prawo i Sprawiedliwość chce odwołać, kiedy wierzą na nim wszystkie psy, teraz te stosunki będą lepsze, pańskim zdaniem, z władzą centralną, bez której się to może po prostu nie udać? Wiemy, że oczywiście, że będzie gorzej, już to słyszę dzisiaj z mediów, PiS rusza do ataku. Ciekawe, co robił przez 4 lata, jeżeli ma jakieś argumenty, o których tam ważni politycy PiS-u mówią i kierują to w kierunku marszałka. A pan mówi o tym, że on nie podał prawdziwych powodów, a te prawdziwe wyjdą na jaw i to wam będzie przykro? O tym mówi PiS, natomiast szczerze mówiąc, to nie wierzę, albo będą one brzmiały niewiarygodnie, jeżeli przez 4 lata coś wiedzieli i nie mówili, a dzisiaj mówią, bo zmienił się układ koalicyjny, więc brzmi to naprawdę nieszczerze. Wie pan, awantura o Fundusz Górnośląski wypłynęła całkiem niedawno. Też będziemy oczekiwać od pana marszałka takiego wyjaśnienia tego faktu do spodu. Jednym z przyczyn, które też mówił, to właśnie to, że pan Kałuża nie chciał się podać do dymisji, ani nie pozwolono mu tego odwołać w ramach poprzedniej większości pana Kałuży. Jako szef Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, będę oczekiwał od pana marszałka wyjaśnienia tego tematu, tak, i podania tego do opinii publicznej. Gdybyśmy nawet poczynili takie, moim zdaniem, brawurowe założenie, że większość Ślązaków interesuje się żywo tym, co się dzieje w sejmiku, to trzeba by im teraz powiedzieć, wytłumaczyć, co się zmieni na lepsze. Będzie nowa, inaczej myśląca większość, tak? Na pewno będziemy chcieć, i to już położymy na stół, już była o tym mowa, żeby sejmik województwa zajął się in vitro.
składamy, po raz kolejny będziemy składać projekt uchwały, będziemy chcieli, żeby wprowadzić do budżetu, żeby samorząd województwa dał przykład i zaangażował się w tą metodę leczenia niepłodności. Na pewno wrócimy do sprawy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tutaj bardzo duża rola może być samorządu województwa. Trwają protesty w całym województwie i mieszkańców, i samorządowców. Powinniśmy to koordynować i stać po stronie ludzi. A z takich drobnych rzeczy, chociażby wczoraj spadła już uchwała, gdzie Centrum Rehabilitacyjne w Reptach był pomysł, żeby pozbawić patronatu Jerzego Ziętka nad tym centrum. Absolutnie ideologiczna uchwała wbrew mieszkańcom, wbrew pracownikom. No i już taka zmiana jest. No będziemy przywracać po prostu normalność. To taka symboliczna zmiana, może nie wstrząsnąć Ślązaka. Na pewno nie wstrząśnie, no ale to też my nie jesteśmy od tego, żeby wywracać wszystko do góry nogami. Samorząd województwa ma swoje zadania, to na pewno są środki europejskie, to ich dystrybucja, to jest służba zdrowia, to jest transport, to są drogi wojewódzkie. Naprawdę wielki obszar do tego, żeby się wykazać. No i zarządzać tym województwem tak, żeby mieszkańcom żyło się lepiej, a im ludzie mniej wiedzą, co robi władza, tym chyba dla tej władzy lepiej. Po prostu ludzie, teraz jedziemy tą drogą, nie wiemy, że ona jest zarządzana przez miasto, czy przez państwo, czy przez właśnie województwo. Ludzie się nad tym nie zastanawiają, a to rolą polityków, rolą samorządowców jest to, żeby ta droga była bez dziur, była odśnieżona i dobrze utrzymana. No taką częścią sprawowania takiej świeżo odzyskanej władzy jest także wprowadzanie swoich porządków w spółkach wojewódzkich. Rusza miotła? No dopiero, to w ogóle nie było przedmiotem w tej chwili rozmów. Na pewno usiądziemy do stołu. No będziemy oczekiwać, że to, o czym mówi pan marszałek, że pewne rzeczy mu narzucono, nakazywano, że pewne rzeczy zostaną unormowane i poprawione. My dzisiaj nie mamy jakiejś wielkiej ochoty czy chęci skoku, jak to niektórzy mówią, na spółki. Będziemy się na pewno temu przyglądać. Ja to się tam rządzić, nie mając na swoich... Będziemy podchodzić do tego bardzo merytorycznie. Da się tam rządzić? Rządzić województwem, nie mając swoich ludzi w spółkach? Tam są przecież gigantyczne pieniądze, tam się podejmuje decyzje realnie ważne dla mieszkańców. Jeżeli to ma ta większość trwale trwać, oczywiście, że będziemy chcieć brać odpowiedzialność za bardzo poważne elementy, części tego województwa i nie uchylamy się od pracy, nie uchylamy się od współpracy. Chcemy wziąć tą odpowiedzialność na poważnie, ale te rozmowy przed nami. Czyli kwerenda będzie, precyzyjna stanowiska i będziecie się przyglądali ludziom, którzy tam teraz są i myśleli o tym, co zrobić, aby pracowali równie dobrze albo zastąpić ich innymi. Absolutnie tak i równie dobrze to raczej zastąpić innymi, żeby pracować lepiej. I to, czyli jedna miotła rusza. Nasz poważna rozmowa z panem marszałkiem czeka na temat funkcjonowania pewnych jednostek, czy ludziach w ramach tych jednostek. A gdzie są słabe punkty tego wczoraj skonstruowanego układu według pana? Trudno powiedzieć o słabych, tak? No, wyłoniła się jakaś spora większość, tak, dość wyraźna. No jest ona oczywiście koalicyjna, jest oczywiście największy klub Koalicja Obywatelska, jest Polskie Stronnictwo Ludowe, radni, wczoraj jeden obecny radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no i pan marszałek, który przeszedł na stronę, można tak powiedzieć, samorządowców. No i w ramach tych czterech grup no musimy wypracować wspólne stanowisko, więc takie układy koalicyjne, one oczywiście są trudne, ale my mamy bardzo duże doświadczenie jako Koalicja Obywatelska. Jak gdy byłem marszałkiem, sporządziliśmy razem z SLD, PSL-em i Ruchem Autonomii Śląska. Potrafimy to robić, potrafimy się jakby dzielić władzą, dawać przestrzeń innym koalicjantom do działania. Jeżeli taką formułę pan marszałek zaakceptuje, to będzie dobrze. Jak bardzo, inaczej, jak duże są w panu obawy, że rzeczywiście władza centralna tego nie odpuści i utrudni wam teraz życie tak tylko jak to możliwe? No jeżeli władza, a tak może być, zadziała przeciwko mieszkańcom, to będzie bardzo groźne, bo oczywiście, że
PiS może się nie chcieć pogodzić z tym, że ich jeden z głównych polityków, tak, rzucił wczoraj legitymację Prawa i Sprawiedliwości i wraz z trzema radnymi przeszedł do opozycji, przeszedł na jakby inne pozycje polityczne i to na pewno Jarosława Kaczyńskiego musi boleć, szczególnie po tym, gdy robił ten objazd po Śląsku. No był tu dzień wcześniej. Dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, rozmawiał, działał. Nie wiem, czy nikt mu nie powiedział, czy nie chciał słuchać, czy już żyje pod takim kloszem, że się nie zorientował. Wczoraj były próby tam, tak to z mediów wiedzieliśmy, że premier być może już jedzie. A to pan tego nie potwierdza? Ma pan lepsze dojścia przecież tam? No słyszałem, że tak. Gdzieś, naprawdę? Wyjechał gdzieś zawrócił. No tak, takie doszły informacje właśnie z klubu Prawa i Sprawiedliwości. A co by miało oznaczać jego wizyta tutaj? Głosować nie może? No chyba dlatego zawrócił, że doszedł do wniosku, że byłby nieskuteczny i wręcz bezradny, tak, w tym całym układzie. I to więc, dlatego... więc oczywiście, że boimy się, że będą się próbować mścić, ale to no, PiS jest do tego zdolny i pokazywał wielokrotnie, że nie liczą się mieszkańcy, liczą się interesy Prawa i Sprawiedliwości i tego się możemy obawiać, że będzie przykręcał jeszcze bardziej kurek. Chociaż z tego, co my mówiliśmy przez 4 lata, ale też wczoraj pan marszałek Chełstowski chyba gdzieś powiedział, to że z tej całej obietnicy, gdy minister Dworczyk był i Kałuża zdradzał, miał wielkie pieniądze płynąć na Śląsk i tak naprawdę wyszło z tego jedno wielkie nic, tak? Nic wyszło ze słynnego programu dla Śląska, który premier Morawiecki ogłaszał i po prostu po ogłoszeniu został ten program na półce i nic nie zostało zrealizowane. No tak, ale... Więc nie wiem, czy się jest PiS w stanie bardziej mścić na Śląsku, bo Śląsk podupadł przez ostatnie 4 lata w wszelakich rankingach. Ludzie ze Śląska wyjeżdżają, dochody miast, budżetów są coraz mniejsze. Śląsk pada w coraz większe kłopoty, jeżeli weźmiemy PKB na mieszkańca, czy ilość firm, które się gdzieś lokują, to spadamy w rankingach. Kiedyś byliśmy drudzy po Mazowszu, prawie we wszystkich rankingach dzisiaj spadamy już na trzecie, czwarte miejsce, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy i społeczny. Władza przeszła w ręce opozycji, ale na razie w sejmiku. Ona rzeczywiście przejdzie w ręce innych ludzi przy wyborach. Trzeba by się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście taki nastrój, jaki panuje w sejmiku w tej chwili, to jest coś, co oddają nastrój ulicy na Śląsku. No, wybory za rok parlamentarny i za półtora roku samorządowe i one oczywiście wyłonią nowy układ sił w każdym gremium, czy w parlamencie, czy w sejmiku województwa. No, dzisiaj jest układ sprzed 4 lat, radni wybrani wtedy i tylko no, nie da się inaczej tej większości budować, tylko w oparciu o to, co jest. No, dzisiaj się kształtuje taka większość, że 25 radnych wczoraj głosowało za wyborem Marka Gzika na przewodniczącego sejmiku województwa śląskiego, przy 19 przeciw. No, więc dzisiaj jest taki układ, no by był trwały, bądź się poszerzał, bo liczymy na to, że ten rozpad PiS-u, ta degrengolada, która tam się dzieje, ponieważ no, i w Warszawie, i tu w regionie, i w wielu miastach docierają do nas tylko informacje, że PiS się wziął wewnętrznie za łby, są frakcje, wycinają się nawzajem, jak to się mówi w polityce, walczą jeszcze o wpływy, jeszcze o stołki, a to źle wróży, więc jeszcze może ten układ koalicyjny się poszerzy o kolejnych, którzy już nie wierzą w to, co mówi Jarosław Kaczyński i nie wierzą w tą ofertę, którą PiS przedstawia Polakom i być może odejdą i wesprą opozycję, znaczy dzisiaj układ rządzący w sejmiku. Rozumiem, że pan wie, jak wytłumaczyć Ślązakom, że nie zagłosujecie za odwołaniem marszałka, którego krytykowaliście przez całą kadencję. Jeżeli słowa marszałka są prawdziwe, wierzę, że tak. To, co wczoraj mówił w trakcie sejmiku, to, co mówił do mnie osobiście, że no, był jakimś zakładnikiem, że PiS naprawdę kładał mu ludzi, mianował mu ludzi, mówił mu, co ma robić. Oczywiście inna rzecz, że wytrzymał tak długo, tak? Wielu nie wytrzymałoby 4 lat, ale biorę to za bardzo dobrą monetę. Jeżeli do tego dojdziemy, już takie naprawdę ideologiczne podstawie, chociażby to, że pan marszałek naprawdę obawia się i sprzeciwia się temu, że
Jarosław Kaczyński chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej i on się temu przeciwstawia osobiście. Więc jeżeli nie znajduje formuły do bycia dalej w Prawie i Sprawiedliwości, no to cieszy, biorę to za dobrą monetę i jeżeli jesteśmy w stanie współpracować chociażby wokół tego, co mówiłem, tych problemów, które tu trzeba w województwie rozwiązać, to dlaczego nie? No taką propozycję przyjęliśmy. Wczoraj zaproponowaliśmy dwóch bardzo merytorycznych ludzi do zarządu, takich, którzy no, wezmą się do pracy. Nie czas dzisiaj na jakąś politykę w tym momencie, tylko naprawdę budżet przed nami i wyzwania, kłopoty bardziej województwa, które musi rozwiązać, żeby mieszkańcom w województwie żyło się lepiej. Wojciech Saługa, szef struktur śląskich Platformy Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.